А українці тоді не вірили. Як поінформував шеф української прокуратури військової Анатолій Матвіус, в чому останніх понад трьох років загинули бойових пошкодованих було 1103 жовніри, вśród них 2150 військових згинуло. Зданням прокуратора Матвіуса причиною так великих страт є непростреганий регламенту. Український міністр оборони Степан Полторак, коментуючи ці дані для телевізії 112, стверджив, що część з понад 2000 смертей вynika з хворих випадків, jednak część з вини самих жовніри. Pogody. Przed nami deszczowa i wietrzna noc. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni. W rejonach podgórskich od 2 do 6. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach od 55 do 110 km na godzinę. Wysoko w górach do 120 km na godzinę. Będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Niedziela będzie pochmurna i deszczowa z silnym wiatrem. Termometry pokażą od 6 do 10 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła godzina 18.06. Witam Państwa ponownie przy mikrofonie Robert Butarka, a naszym gościem jest Tomasz Krzyżak, wicestarz Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie redaktorze. Panie redaktorze, francuska Rada Stanu za usunięcie krzyża z pomnika papieża Jana Pawła II w Plermel w Brytanii. On został odsunięty 28 października 2006 roku, 11 lat temu. Jak to się stało, że w ogóle pomnik powstał, a teraz ma być zostać ocenzurowany? No, pomnik został zniszczony, pan powiedział, 28 października 2006 roku i ofiarował go do tego miasta urodzony w Tbilisi rzeźbiarz. I ten pomnik sobie przez te 11 lat może spokojnie to nie stał, bo tamte głosy, żeby ten pomnik usunąć, podnosiły się już od jakiegoś czasu i sam proces, który, że tak powiem, doprowadził do tego, że dzisiaj mówimy o usunięciu tego krzyża, no bo przypomnijmy, że przedmiotem sporu jest ten krzyż wieńczący pomnik Jana Pawła II, a nie sam, jakby powiedzieć, Jan Paweł II, no zakończył się właśnie teraz. Ponad 10 lat trwały te przedmiotami. Panie redaktorze, ale oczywiście pomnik jest zwieńczony krzyżem, ale również na szacie papieża Polaka znajdują się krzyże. Czy to oznacza, że będzie on, czy te krzyże będą schowane w takim razie? No wie pan, co sam zadaje sobie to pytanie, w jaki sposób należy interpretować to postanowienie i w ogóle całą tą ustawę, na podstawie której takie zalecenie zostało. Czy moglibyśmy przybliżyć troszeczkę słuchaczom właściwie, dlaczego w prawie francuskim jest możliwość cenzurowania takich obiektów religijnych? No, mamy taką ustawę z roku 1905, w której się mówi o rozdziale państwa od kościoła. Mówi się o tym, że Francja jest państwem świeckim i że żadne znaki religijne lub godła w rozumieniu bodaj 28 artykułu tejże ustawy, ona jest z grudnia 1905 roku, nie powinny być prezentowane w miejscach publicznych, bo jest to sprzeczne z prawem, prawda, dotyczące właśnie oddzielenia kościoła od państwa. Z tym pomnikiem w tej chwili Francuzi próbują obrońcy, powiedzmy, tego pomnika, wśród których m.in. znajdują się władze tego miasteczka, próbują dokonać takiego, powiedzmy, zabiegu prawnego, żeby uznać, że ten plac, nomen omen, świętego Jana Pawła II, nie jest miejscem publicznym, tylko miejscem prywatnym. Tam są zebrane jakieś pieniądze, ażeby jakiś plac gdzieś może, albo ten plac konkretny, wykupić, żeby to było miejsce prywatne. No, to są takie paradoksy Francji, niestety, o której się mówi, że jest, przypomnijmy, pierwszą, najstarszą córą kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast no, dzieją się tam takie dość dziwne rzeczy, bym powiedział. Panie redaktorze, czy w takim razie jest pewna symetria między działaniami wobec obiektów
powiedzmy sobie, katolickich, a na przykład obiektów muzułmańskich. Czy również są takie sytuacje, kiedy nakazuje się na przykład usunięcie księżyca z jakichś obiektów? Już to wyciągnął sądy, to my o nich nie wiemy, jeżeli są oczywiście, bo się o tym głośno nie mówi. No tutaj ta sprawa, przynajmniej na gruncie Polski, no bo Jan Paweł II, sprawa będzie miała miejsce w tym był naszym rodakiem, no budzi u nas opory, dlatego bardzo dużo o tym mówimy. Natomiast muszę panu powiedzieć, że mnie zaskoczyło, ponieważ ja w zeszłym tygodniu byłem we Francji, w Strasburgu dokładnie, mnie na przykład zaskoczyło i wydarzyło coś takiego, że w kościele rzymskokatolickim, w katedrze rzymskokatolickiej organizujemy koncert, my jako katolicy organizujemy koncert z okazji 500-lecia reformacji dla naszych braci luteran. To ktoś może powiedzieć, że to daleko posunięty ekumenizm. Nie wiem, mam tutaj w tym zakresie mieszane uczucia. A z drugiej strony mam taką obserwację, że to, co się dzieje na poziomie, powiedzmy, państwowym, na poziomie tego właśnie zwalczania pomnika i tego krzyża, to jest jakby pewnego rodzaju poprawność polityczna. I tak jak mówię, dzieje się to na wyższym poziomie, na jakimś poziomie zupełnie, może czasami wydawać się ten poziom abstrakcyjny, ponieważ jeśli spojrzymy na zwykłych Francuzów, takich normalnych ludzi zjadaczy chleba, to oni mają duże pragnienie religii, mają duże pragnienie Boga. W środek tygodnia o godzina 18:15 w czas święta w kościele w Strasburgu jest W Lublin 1981 roku pomagał Solidarność i grupowanie niepodległościowe był z tymi, którzy dotknęły represje stanu wojennego. Organizował im pomoc. Bazylika Mariacka obok Bazyliki Świętej Brygidy stała się azylem dla prześladowanych. Trumnę z ciałem księdza Infuata pochowano w krypcie kapelów archidiecezji Gdańskiej w Bazylice Mariackiej. Prezydent Andrzej Duda odznaczył go pośmiertnie krzyżem Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Może historii z prowadzeniem życia decyzji premiera Mariano Rajoy o zawieszeniu autonomii Katalonii. Tymczasem odwołany przez Madryt premier Katalonii wezwał do pokojowego oporu przeciwko przejmowaniu kontroli nad regionem przez władze centralne. Kilka godzin po wyrażeniu zgody przez Senat na uchylenie artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji premier Mariano Rajoy ogłosił wieczorem zawieszenie autonomii Katalonii. Hiszpania zamknęła również zagraniczne przedstawicielstwa Katalonii, m.in. przy Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i kilku europejskich krajach. Placówki zajmowały się promocją Katalonii na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej. Lokalny rząd wykorzystywał je jednak również do zabiegania o poparcie społeczności międzynarodowej dla niepodległościowych dążeń. Decyzje władz centralnych Hiszpanii poparli uczestnicy manifestacji w Madrycie. Protestujący domagali się utrzymania jedności kraju. Spodziewaliśmy się tego, co się stało. Rozwiązanie przyszło późno, ale dobrze, że przyszło. Dla mnie to jest najlepsze, co mogli zrobić. Powinni to zrobić wcześniej, ale ważne, że to zrobili. Odwołany premier Katalonii w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym zaapelował do mieszkańców regionu o pokojowy opór przeciwko przejmowaniu kontroli przez władze Hiszpanii. Wezwał również do powołania do życia wolnego państwa. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 20. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Odpowiedź na potrzebę czasu.
wiem, że tego dnia są organizowane bale świętych. To są dobra sprawa, ale to jest dobre dla dzieci. Taka wizualizacja tych świętych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz. Na zachodzie możliwe burze. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 2 do 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni. Jedynie nad morzem północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 120 km na godzinę, północno-zachodni, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro zachmurzenie duże i przelotny deszcz, a miejscami na Pomorzu także deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze, wysoko w górach i miejscami na terenach podgórskich Karpat śnieg. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, w rejonach podgórskich Karpat około 3. Wiatr dość silny i silny, do 45 km na godzinę, a w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wiatr w porywach od 60 km na godzinę na północnym wschodzie, do 100 km w zachodniej połowie kraju oraz nad morzem. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 130 km na godzinę, północno-zachodni, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 970 hektopaskali i będzie rosło. Będzie właśnie taka procesja. Nie wiem, czy są organizowane tego rodzaju procesy niż w Polsce. Z licznymi relikwiami. W mistycznym przeżywaniu obecności świętych. Ona jest naprawdę nam bardzo potrzebna. Święci są nam bardzo potrzebni, aby nas zbliżali do nieba, aby nam też patronowali, nam udzielali pomocy, tak abyśmy szli w tej pielgrzymce do Pana Boga. I dlatego też ta procesja właśnie w takiej formie... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat dyrektywa Unii Europejskiej o redefinicji urlopu rodzicielskiego. Pozdrawiamy serdecznie widzów telewizji, z Wami słuchaczy Radia Maryja. W naszym studiu dwie panie, pani profesor Urszula Duziak, psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Jest również pani doktor nauk medycznych Urszula Krupa, poseł Parlamentu Europejskiego z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatów. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony i w ogóle. I tak też dla widzów telewizji Trwam, ten program, ten temat też jest w jakiś sposób moderowany przy współudziale. Tak. Ta audycja jest dzisiaj właśnie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Pani poseł, bo taki właśnie temat. Dlaczego? Bo moglibyśmy mówić o tym, że to prawo nieustannie zmienia się, w jaki sposób jest modyfikowane. I pytanie, czy służy małżeństwu i rodzinie, tym samym najmłodszemu pokoleniu? Bo jak patrzymy rok 2010, modyfikacja tego, co było wcześniej, prawda? Teraz mamy 2018, bo ona jest ta dyrektywa zaplanowana na przyszły rok, zmienia to, co stało się w 2010 roku. To znaczy, jest bardzo ciekawie tutaj, bo rzeczywiście ewolucja tego pomysłu urlopów ojcowskich trwa jakiś czas. Ja nie chciałam teraz o tym mówić, dlatego że to wymaga trochę wyjaśnienia i opowiadania o korzeniach, ale tak rzeczywiście było i w kwietniu tego roku zaproponowała Komisja Europejska redefinicję urlopu rodzicielskiego, który ma być urlopem płatnym. 4 miesiące ma to być urlop, który tam jest napisane, że jest indywidualnie dla każdego pracownika, który jednak nie może zostać przeniesiony. W polskim prawie i w polskich warunkach wynikałoby z tego, że matki po urlopie macierzyńskim i wykorzystaniu tych 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego muszą iść do pracy.
Jeśli ojciec nie weźmie tego urlopu, wtedy urlop przepada. Byłoby wszystko w porządku, gdyby ten urlop rodzicielski mógł być wykorzystywany i tak było w tych poprzednich dokumentach do 8 lat, prawda, do 12 teraz przedłużono. Ale tutaj chodzi zwłaszcza o pierwszy rok życia dziecka i matki, które urodzą dziecko, idą po 9 miesiącach do pracy. I to jest problem, zresztą, ja bym chciała, żeby Państwo, drodzy radiosłuchacze, też posłuchali naszych argumentów, bo nawet słuchacze trochę łatwiej, bo Pani poseł się przygotowywała, można powiedzieć, do tej dzisiejszej audycji. Tutaj, nie kolejne słowo, dzisiejszą nie potrzebne. Nie chcąc zabierać czasu Pani Profesor, która jest ekspertem, troszkę próbowałam wyjaśnić nasze stanowisko. I dlatego mówię o tym, że nawet w rozmowach z osobami, które wydawałoby się wiedzą dużo o wychowaniu, czy nawet o medycynie, mówią tak, no właściwie to dlaczego? Jeżeli kobieta zarabia więcej pieniędzy, to dlaczegoż ojciec nie mógłby się zająć tym dzieckiem? No właśnie, właśnie dlaczego? Dlatego, że kobieta jest predestynowana do bycia matką. Myślę, że każda kobieta, która urodziła dziecko, wychowuje dziecko, doskonale zdaje sobie, a może nie zdaje sobie sprawy, jak od momentu poczęcia i przez cały okres ciąży jest przekształcany jej organizm, najpierw po to, żeby donosić tę ciążę, potem urodzić, a potem są dowiedzione badania naukowe, które mówią, że są zmiany w mózgu kobiety i te zmiany, które powstają na skutek tego przestrojenia hormonalnego, ale nie tylko hormonalnego, zostają. To są nie tylko estrogeny, to nie jest tylko progesteron, ale prolaktyna, oksytocyna, ogromne ilości hormonów, neuroprzekaźników w zasadzie, endorfin, które mają, są przeciwbólowe działają, ale okazuje się, że nie tylko endorfiny na przykład się wydzielają, jak nam jest przyjemnie, a patrzenie na swoje dziecko i karmienie, no to sprawia taką właśnie przyjemność. I też endorfiny, ja mówię tylko aspekt medyczno-lekarski, ten, który jest mi bliższy. I te endorfiny mają tylko przeciwbólowe działania. One udelikatniają, one na przykład poprawiają przewodnictwo, także większość. Poza tym są wydzielane hormony, które zwiększają odporność. I te wszystkie, to całe przestrojenie hormonalne powoduje również zmiany w mózgu, które jest teraz dzięki tym nowoczesnym technikom doskonale widać. Zmieniają się nie tylko struktura samych komórek, ale pewne ośrodki się poruszają. Kobieta w ogóle ma więcej włókien kojarzeniowych między prawą a lewą półkulą, więc jak gdyby może charakterystyczna jest dla niej tak zwana wielozadaniowa, która się zajmuje dzieckiem i jednocześnie gotuje obiad i robi wiele rzeczy. I te matki pod wpływem hormonów są bardziej wrażliwe, są wrażliwe na sygnały dziecka, dziecko tam za chwili i mama już wie, o co chodzi, prawda? Natomiast takiego przestrojenia, bo to trzeba było tutaj długo na ten temat mówić. Ja kiedyś nawet miałam taki program, jak wpływa macierzyństwo na mózg i w ogóle na osobowość kobiety pod wpływem tychże właśnie zmian. Nie ma ojciec. To ojciec ma rolę, przynajmniej tak psychologowie mówią tutaj ukłon, że pełni rolę, ale opiekując się matką, prawda? Opiekując się kobietą i przez to spełnia jakąś rolę gwiazdy. Każdy ma swoją rolę do spełnienia. Ojciec rzeczywiście wchodzi, jest jak gdyby większą rolę odgrywa po drugim, trzecim roku życia dziecka, kiedy już dziecko rozmawia, kiedy już ma z nim kontakt. Przepraszam, że tak, ale akurat tak nie... Ja wiem, że to bardzo słuszne, żebyśmy potrafili odróżnić rolę matki i ojca i w tym może szczególnym czasie, kiedy przychodzi dziecko na świat, czy w stanie, kiedy kobieta jest w stanie odmiennym, to też jest bardzo ważne, jak nawzajem małżonkowie siebie traktują, ale pytanie o te argumenty.
argumenty, bo myślę, że panie też nam dzisiaj dostarczą argumentów. Ja chciałbym też wiedzieć, jak, no, na ile grupa europejskich konserwatystów i reformatorów jest silna, bo to jest pewna argumentacja, tak? To może być też suche prawo. Pytanie, czy jest nad tym namysł psychologa, lekarza, czy to nie jest, czy po prostu jest ustalone, co się ustala, bo Bruksela, taka informacja, gdybyśmy przeczytali to wprowadzenie, są pewne argumenty, dlaczego Bruksela, czy dlaczego Unia Europejska, ci, którzy tworzą to prawo, którzy chcą wprowadzić tę dyrektywę, dlaczego tak myślą i chcą zrównać to. Bruksela argumentuje pomysł dążenia do aktywizacji zawodowej kobiet i do równego podziału obowiązków domowych oraz rodzinnych między kobietami i mężczyznami jako realizację równouprawnienia. Myślę o tym, żeby kobieta szybciej wróciła, szybciej podjęła tę aktywność zawodową, żeby czasem za długo w domu nie została przy dziecku. Słuchajcie, ja tutaj mogłabym mówić, bo ja mam doświadczenie w pierwszej kadencji jeszcze komisji FAM, komisji kobiet, bo jednym z takich argumentów tej aktywizacji zawodowej kobiet jest tak. No, kobiety poprzez rodzenie dzieci mają urlopy wychowawcze, tracą lata pracy, w związku z tym potem ubożeją na starość, w związku z tym grozi im ubóstwo, wykluczenie społeczne. Jak składam poprawki, żeby ten okres urlopu zaliczyć do czasu pracy i dać ten ekwiwalent, który okazuje się, że teraz się daje ojcom, prawda? Bo to ojcowie sobie, ponieważ oni nie chcieli tego urlopu rodzicielskiego, i ojcowie sobie zażyczyli, dopiero wtedy będą się opiekować dzieckiem. Jak ja byłam przy takiej dyskusji, jak jeden z panów powiedział 700 euro, to jest napiwek, to trzeba 2000. No i wtedy już się nie odzywałam, mówię, dobrze, zróbcie te 2000, to chociaż ta kobieta dostanie, bo to poprzez mężczyznę może. Te argumenty są aktywizacja zawodowa kobiet, bo musimy być równi we wszystkim. To jeszcze powiem, razem, że to jest podobno panaceum. Ta aktywność zawodowa kobiet na kwestie demograficzne Unii Europejskiej, która boryka się z naborem pracowników. I nie myśli o młodym pokoleniu, tylko o tym, żeby właśnie jeszcze kobieta Ja jeszcze wracając do tego przestrojenia hormonalnego, myślę, że chcą wykorzystać ten niesamowity potencjał, który ma kobieta, która ma się dzieckiem opiekować w tym czasie, bo to ona nie śpi po nocach, ona ma siłę na to, żeby się, no, na przykład trojgiem dzieci opiekować. Te argumenty, ale zanim będziemy dalej rozmawiać, ja chciałam powiedzieć, że ta audycja jest organizowana wspólnie z grupą polityczną, którą jestem od połowy kadencji, grupą europejskich konserwatystów i reformatorów, która w jednym z swoich zadań, czy takich punktów, które nas łączą, jest właśnie rodzina jako podstawa społeczeństwa. I w ramach tego realizacji tego planu dzisiaj mamy ten program. Mam nadzieję, że grupa jeszcze będzie współpracować dalej, bo myślę o takim programie właśnie zagrożeń dla rodziny poprzez to uaktywnianie kobiety, która kobieta nie może już liczyć. Z jednej strony mówią o tych zasługach, a z drugiej że jednak są małe szanse dla kobiety. Na życzenie świętych, prawda? Bardzo usubliwowanych, ale cała gromada, która nie wiem, skupia te zasługi, no raczej święta nie będzie. No i co z tym zrobić wtedy, tak? Znaczy ludzie mówią, no już jak nawet nie zasługujecie na piękno, to na pewno będziecie wyczyścili, tak? A w tym czyśćcu jest straszliwie. Pamiętajmy, że koncepcja czyśćca się zrodziła pod koniec XX wieku. Później jeszcze ewoluowała, jest taki bardzo specyficzny czyśćiec, którego my nie chwytamy do końca, już teraz nie pojmujemy go za bardzo. Czasami mamy może w starych kościelnych ławkach, prawda, nie wiem, jakieś modlitwy, gdzie mamy na przykład z modlitwem określonego dnia, przed określonym obrazem dostaniesz 15 dni odpustu. Dlatego, że czyśćca to jest taka osoba związana ściśle jakby z czasem ziemskim. Do tego buchalterii, jak najbardziej się zwróci. Można nawet mi od tylica tego roku, drugim współprzewodniczącym grupy jest pan profesor Ludziutko. Grupa mnie jest trzecią co do wielkości w parlamencie
Parlamencie Europejskim jest grupą, która ma posłów z 18 krajów. Ma 7000 posłów i najśliczniejsza grupa jest grupa Brytyjczyków, która ma 21 posłów i Polaków, które jest nas 18 przede wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości, ale są też posłowie z tak Zjednoczonej Prawicy, niektórzy niezależni. I chcę powiedzieć właśnie o tej grupie, która ma swoich oprócz fundamentu rodzina jako fundament społeczeństwa, są jeszcze w deklaracji praw wymienione takie plany czy tam cele jak integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu, także wolność jednostki, wolność uczciwy, handel, konkurencja, większa przejrzystość w dysponowaniu funduszami unijnymi. Jesteśmy przeciwni Europie federalnej i tym zmianom, które niestety coraz większymi krokami idą w naszym kierunku. Wracając do tego fundamentu, czyli rodziny, ja jeszcze zanim oddam zupełnie głos, pani poseł, to jest propozycja z końca kwietnia. W maju widziałem ożywioną dyskusję, nawet w internecie, różnego rodzaju publikacje i później do dzisiaj praktycznie nie ma nic. Jak gdyby trochę dyskusji i zostawiamy, idzie to wszystko Parlament wiem, że tak powiem wystąpił z propozycją wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Wszystko po to, żeby ten ojciec jednak wziął 4-miesięczny urlop. Proszę Państwa, ja się zbieram do Islandii, bo tam jest właśnie skupisko, skupienie kobiet, że tak powiem, w grupy z tej komisji PAN. I okazuje się, że tam jest jeszcze gorzej. Gorzej w sensie, 3 miesiące ma kobieta urlopu, 3 miesiące ma mąż i 3 miesiące ewentualnie można sobie wymienić. 90% mężczyzn wykorzystuje urlop. I tutaj jeszcze te moje medyczno-neurologiczne takie podstawy, które chciałam powiedzieć koniecznie, to są ostatnie badania mózgu i obecność w naszym mózgu, które zostały odkryte już dawniej, ale dopiero dzięki tym technikom, komórki lustrzane, neurony lustrzane. Ja o tym mówiłam w radiu, myślę, że będzie można otworzyć, nie chcę tutaj robić wykładu, bo przez rząd Mariano Rajoya władzy w Katalonii, by zahamować procesy odrywania tego regionu, bo to reszta po przyjęciu przez kataloński parlament rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. To, co zobaczymy, nie da się odzobaczyć. I te komórki rozwijają się w okresie cały czas, ale zwłaszcza u dzieci. I dzieci dzięki nim rozpoznają matkę. Dzięki tym komórkom, jak w lustrze, odbija się matka. Jej delikatność, jej sygnały. Na przykład jest taka interpretacja, że nawet chłopiec dobrze, że ma właśnie tą matczyną delikatność, bo on potem, kiedy staje się mężczyzną i jest przestrojony hormonalnie, w ogóle ma doświadczenie tej delikatności. Ci chłopcy nie są agresywni, jeżeli matka ma z nimi dobry kontakt i jest ta więź, która jest największą więzią. Także potrzebny jest... Że będzie we właściwych relacjach do mężczyzny i kobiety. Tak. I komórki lustrzane, czy neurony lustrzane odgrywają ogromną rolę. Jeżeli już pomijając to, że jak były robione badania w Szwecji, jak ja byłam w pierwszej kadencji, że ojcowie na urlopie wolą polować na łosie albo czytać gazetę, i nawet wiedząc, że tatuś przewinie dziecko, że nakarmi, to nie ma tego,
mówienia cały czas, jak mama. Ja kiedyś obserwowałam w drodze z Warszawy do Łodzi, jak mama się opiekowała dzieckiem. Boże, cały czas albo karmiła, albo przewijała, albo się uśmiechała, albo gaworzyła. Wystarczyło, że poszła na chwilę do toalety, tatuś sobie posadził córeczkę półmiesięczną obok i dalej na komputerku, prawda? Ja nie chcę, ja dzisiaj mówiłam w programie, w tym swoich poradach, że ojciec jest bardzo potrzebny. Bez ojca nie ma ani prawidłowego psychofizycznego zachowania, tylko nie w tym pierwszym okresie życia. Właśnie, i te komórki lustrzane... Bo Jezu powtarza cały świadków Jehowy, mówili mi. Zastąpi, ale może, to co ja już mówiłam, może chodzi o tą ideologię gender, bo jeżeli ta córka będzie się wpatrywała w tego ojca od początku, albo w ogóle będzie porzucona, bo, no bo ojciec nie ma takiego kontaktu, nie będzie tej więzi, która jest silną więzią do końca życia, no to być może potem łatwiej będzie flu family. Pół roku mężczyzna, a potem jest teraz taka opisywane, a pół roku kobieta i może chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli w ogóle, kim jesteśmy. Bo te podstawy, zarówno psychiki, jak i no właśnie chociażby uśmiechu, to wszystko kopiuje dziecko od matki. Ja później może zapytam pani poseł, jak to się będzie miało do prawa naszego, naszego prawa, na ile to prawo, które dziś podlega mężczyzna, kobieta. Jeszcze jak odgadniałyśmy termin, ostatnie zdanie, jak odgadniałyśmy termin, było nam trudno, bo ja jestem zajęta, pani profesor, jeszcze bardziej dość trudno się zgrać już z ojcami, no to w końcu wypadło na 28 października, no i napisałam do pani profesor SMS-a, że nie wiem, co jeśli dyrektor zgodzi się, żebyśmy mówiło o szkodliwości mężczyzn. Na to pani profesor powiedział pisami, że będziemy delikatne i stanowcze. I myślę, że będziemy delikatne i stanowcze, czyli się nie będzie mówiło o szkodliwości mężczyzn, ani o szkodliwości ojców, ani o szkodliwości mam, ani o szkodliwości mężów, tylko o szkodliwości tych aberracyjnych pomysłów. Bo to są naprawdę aberracyjne pomysły, nie wiem, kto to wymyśla. Ja już powiedziałam, że chyba to człowiek nie wymyśla, że to są koszty tego pana. Pani profesor, tutaj dostrzegamy różnicę między ojcem i matką. Jak do tego podejść, gdyby, no, czy możemy zgodzić się na takie prawo, które stawa się na pewien czas powinien tą funkcję tego rodziciela przez matki, ojca, no bo wymyśla się, żeby aktywizować kobiety, kiedy ona ma bardzo dużo aktywności. I w tej takiej najbardziej, można powiedzieć, która przynależy do kobiety. Na początku, odnosząc się do tego, co zostało powiedziane, pragnę wyrazić ogromną radość, że jesteśmy w miejscu, w którym można mówić o godności człowieka, o wartości człowieka, o wartości małżeństwa, rodziny. Można doceniać godność dziecka, godność mężczyzny, godność kobiety i ich wzajemne prawa. Bardzo się cieszę z tego powodu, o którym wspomniała pani poseł, że jest grupa polityków, która też chce dobra człowieka i przeciwko tym, którzy nie chcą dobra człowieka, no trzeba jednoznacznie występować, bo przecież polityka ma być troską o dobro ludzkie. Zwłaszcza myślę, że jesteśmy zobowiązani w sposób szczególny do troski o małe dziecko. My jako ludzie dorośli, jako ludzie starsi, starsze pokolenie, my jesteśmy zobowiązani wobec nawet społeczeństwa, by troszczyć się o tych, którzy będą po nas, aby dać im jak najwłaściwsze warunki życia, warunki istnienia, aby dać im naszą kochającą obecność, naszą troskę. Zwłaszcza, że by mówić o zdolności do miłości, człowiek jest w stanie kochać tylko wtedy, kiedy nauczy się tej miłości, kiedy ją odczuje, kiedy jej doświadczy, kiedy spotka się z miłością, kiedy spotka się z miłością najbliższych, bo przecież to my jesteśmy dani, mówi się, że dziecko jest nam dane jako dar, ale także my, jako ojciec i matka, prowadzący małżeństwo i rodzinę, włączający do atmosfery miłości tego małego człowieka, jesteśmy jemu dani po to, żeby ono mogło spotkać się z miłością, żeby mogło tej miłości doświadczyć. Jeżeli tej miłości nie zaczerpnie,
jeżeli nie doświadczy, jeżeli jakieś zmiany, zaburzenia nastąpią w naszych relacjach, czy właśnie opuszczenie, osamotnienie, zostawienie dziecka, zerwanie relacji, choćby na pewien okres czasu, to będzie to rodziło bardzo poważne psychologiczne następstwa w przyszłości. Nie chodzi nam przecież o to, żeby wychować serię automatów, czy robocików, czy trybików w wielkiej maszynie biznesu, ale żeby wychować ludzi, a być człowiekiem, to znaczy kochać. Chodzi nam o to, żeby wychować ludzi, którzy cenią wartości, a więc trzeba stawać na fundamencie wartości. Trzeba mieć czas, żeby te wartości pokazać. Dziecko uczy się poprzez naśladownictwo, a więc potrzebna jest nieustannie ta konkretna, kochająca obecność. Oczywiście jest sprawą, że dziecku potrzebny jest i ojciec, i matka. Mama to nie jest to samo, co tato. Każdy z nas został obdarowany w rozmaity sposób, ale dzięki temu mężczyźni i kobiety są komplementarne. Małżonkowie są komplementarni względem siebie, co znaczy, że mogą się uzupełniać. I dziecko, które właśnie, również i w jaki sposób? Nie w tym czasie rzeczywiście podpisuje się pod tymi słowami, nie w tym czasie niemowlęcym, nie w tym czasie pierwszych lat życia dziecka, bo dziecku szczególnie jest potrzebny kontakt z mamą i z tą jedną osobą, do której się przywiąże w sposób szczególny, bo nie możemy udaremniać czegoś takiego, co w psychologii nazywamy przywiązaniem, bo wtedy nie będzie zdolności do wyłączności, a wyłączność jest fundamentalna. Elementem wierności dla przyszłych relacji. I ja bym tutaj rzeczywiście też wskazywała na odmienność, na różnorodność, na różność płci, chociażby z tego względu, że w tej dyrektywie unijnej, którą mamy przed sobą, jest napisane, że to działanie motywowane jest troską o dobro kobiety, o jej równoprawność z mężczyznami, o jej prawa zawodowe. Owszem, mężczyźni i kobiety są równi w godności. W godności ludzkiej, w godności człowieczej, tak samo godność cenimy mężczyzny, jak i godność kobiety. Tak samo cenimy godność dziecka. To jest oczywiste, tylko że ludzie nie wiedzą, bo katolicy nie czytają Pisma Świętego i na duchowe tematy nie gadają, a powinni, prawda? Są równi pod względem godności. Nie są identyczni. Nie są. Różnią się między sobą. I ta różność płci została nam dana właśnie po to, żeby się uzupełniać, żeby dla tego malutkiego dziecka być pełnym darem. Ono w przyszłości będzie doskonale wiedziało, z jakimi pytaniami podejść do mamy, z jakimi pytaniami do taty. Ono w przyszłości powie, czego nauczyło się od mamy, czego się nauczyło od taty, bo każdy z nas daje konkretną cegiełkę, konkretny wkład w budowanie tego obrazu dziecka. Owszem, bardzo istotne jest, ile czasu temu poświęcamy. Czy to jest dla nas ważne? Na jakim miejscu w naszej hierarchii wartości ten czas poświęcamy dziecku, swoją relację z nim? To jest takie prawidło, że to jest dla nas wartości, ile wiele czasu poświęcamy. Także po tym, ile czasu danej rzeczy, danej osobie, danemu zajęciu poświęcamy, można poznać. Bardzo istotne spotkanie, naprawdę z wielką indywidualnością tamtego czasu, być może najwybitniejszym myślicielem katolickim. Urlop taciożeński, bo narodziło się dziecko, żeby właśnie wesprzeć żonę, być razem z dzieckiem na początku, tak? To myślę jest takim naturalnym. Ale jak do tego powinniśmy podejść, bo to może stać się prawem, tak? To może być czymś odgórnie zdecydowanym i nasze prawo będzie musiało być podporządkowane. I pytanie, ile miesięcy? Tutaj gdzieś czytałem, że Polska chciałaby utrzymać prawo matki dorocznej i płatnej opieki nad dzieckiem. Ustawodawca musiał wydłużyć prawo do płatnego urlopu do 16 miesięcy lub wprowadzić zasiłek na część urlopu wychowawczego. To też będzie my, jako Polska, nasz rząd,
XVII-wieczną bólę, co zrobić, to mówię, że i ta ból naprawdę, nie wiem, przeczy Pismo Święte, tylko rozumiem, oczywiście, no to nie może być dla mnie autorytetem, co może się bo stać, jak tutaj zważyć to, że ból naznaczy to samo, co Święty Paweł, na pewno nie, ale katolicy z krytycy Marcina wskazują, że no jest to sytuacja analogiczna do życia wielu świętych, którzy także byli zmuszani do absolutnego milczenia i posłuszeństwa, równouprawnienie i dostępem do pracy, dostępem do tej aktywności, takiego indywidualnego no, prawa podobnie walczy. Jak to jest z tym różnicą? Nie, no, pamiętajmy, ja rzeczywiście w książce, no, i zawsze tam, jak pan mówił, od Jana Husa. Jan Hus nie miał nawet takiej okazji, powiedzmy. Właśnie ten fenomen odgadczy, to bardzo dobrze, które rezonowało jeszcze. Oprócz tych aspektów psychologicznych, oprócz tego stałej obecności z miłością czy późniejszego wychowania, zwrócę uwagę na rzecz podstawową, jaką jest karmienie naturalne. Choćby nie wiem jak, był kochający mąż i ojciec. Są pewne czynności, których matki nie zastąpi. Nawet najwspanialszy, najbardziej odpowiedzialny, najbardziej troskliwy i kochający mężczyzna nie zastąpi kobiety w rodzinie dziecka, nie zastąpi kobiety w naturalnym karmieniu. Natomiast karmienie naturalne jest wielkim darem, wielkim błogosławieństwem dla dziecka i to z kilku powodów. Raz, że reprezentowały pewien typ, nie wiem, ono zawiera w sobie ciała odpornościowe, które sprawiają, że herezji, dziecko jest mniej podatne na choroby, nawet to, co głosił Luther na temat łaski w stanie wolnej woli, wszelkie zakażenia właśnie brak posłuszeństwa papieżowi i tego, że mówił, że wola papieska nie ma takiego samego autorytetu, jak Pismo Święte. O sztuce karmienia, o karmieniu piersią, krytyka katolicka rzeczywiście się pojawiła od razu, ale musimy powiedzieć, że możemy zasadnie przypuszczać, że gdyby Luther się udał do Rzymu i tam przedstawiał swoją argumentację teologiczną, ona by się nie spotkała ze zrozumieniem, a raczej jednak z potępieniem. Miał więcej szczęścia od Lutra, dlatego że epoka katolicka zmieni. I przede wszystkim wynalazek, który tutaj odmienił bardzo wiele. Hus to była sprawa bardzo lokalna. Pisma Husa, no, które oczywiście lokalnie w Czechach zdobyły sobie wielką popularność. On sam też jako osoba zdobył sobie wielką popularność. Nie były znane powszechnie w Europie. Jeśli chodzi o pisma Lutra, on pisał co tydzień coś, jakąś broszurę, jakieś dzieło. Był bardzo płodny w tym zakresie. Musiał wszystko ukazywało na kierunku, i w krajach niemieckich było czytane i poza nimi było czytane bardzo mocno. I on zyskał wielką popularność, ale zyskał ją także dlatego, że odpowiadał na potrzeby ludzi tamtego czasu. I on tym zapominał. A przede wszystkim jego jakby propozycja teologiczna była odpowiedź na strach przed tym, że nie uzyskamy zbawienia bardziej niż na to, że kler wysoki, czy mniej wysoki niż kler był niemoralny. Kler był tak teologicznie przedstawia tę sytuację, że dochodziło do wielu nadużyć, jeśli chodzi o moralność wśród duchownych. I że Luther się temu przeciw stawiał. Ale to była codzienność, to, że duchowni byli niemoralni, godzono się przyjmowano za małżeństwo z Lutherza na tę sytuację. Więc ludzie oczekiwali jakiegoś prawda, jakiejś nadziei, ale czy informacja ta była oparta na różnych paradoksach? Jednym z nich jest to, że chodziło o to, aby uwolnić człowieka od lęku. Ale historycy kultury mówią czasem o tym, że w późniejszych wiekach to właśnie mniejszość protestancka była bardzo silnie naznaczona lękiem wyobrażenia takiego męskiego po odrzuceniu kultu święta. I te niemowlęta, które były karmione dłużej, powyżej 5 miesiąca. I okazało się, że dzieci karmione pierwszą dłużej zapadały na choroby o połowę rzadziej niż niemowlęta karmione pierwszą krócej. Co jeszcze? Jedna z firm, nie będę wymieniać nazwy, ale chodzi o firmę produkującą różnego rodzaju żywność dla niemowląt, w tej wizji, uznała, która w tym jego
pojęcie chociaż Boga wydawałoby się, że no, w jakiś sposób przeciw sobie działają, bo skoro produkują też mleko humanizowane, ale upodobnione do ludzkiego, nie będące ludzkie w pełni, ale upodobnione do ludzkiego, tutaj jesteśmy w stanie wyprodukować takie mleko, które ma rozmaite substancje odżywcze, ale właśnie nie ma tych żywych komórek, nie ma tych ciał odpornościowych. Mimo wszystko ta firma uznała, że mleko matki, nie to ich sztuczne wyprodukowane, ale mleko matki jest złotym standardem w żywieniu niemowląt. I zobowiązało się do badania jego właściwości odżywczych i zdrowotnych. Już od 1963 roku trwają prowadzone przez tę firmę badania nad mlekiem kobiecym i określono na podstawie tychże badań, że mleko kobiece to unikalna substancja, której skład zmienia się także w trakcie laktacji, dostosowując się do potrzeb i możliwości trawiennych dziecka, zapewniając mu zdrowy wzrost i rozwój. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby to, że stwierdzono, że w mleku matki, która urodzi wcześniaka, jest więcej białka przeciwciał elektrolitów i nienasyconych kwasów tłuszczowych, wspomagających dojrzewanie jego mózgu. Pokarm matki, która urodziła chłopca, zawiera więcej białka i tłuszczu niż mleko, które matki, która urodziła dziewczynkę. Mleko matki zmienia się też w zależności od wieku dziecka. Do pierwszych 5 dni, pierwsze 5 dni to mleko ma dużo białka i ciał odpornościowych, a mało tłuszczu. Od 6 do 4 dnia po porodzie mleko jest określane mianem przejściowe i ono już zawiera mniej białka, a więcej laktozy i tłuszczu. Jeszcze bardziej te proporcje wyrastają przed 14 dniem porodu. No jest jeszcze ciekawostka, którą myślę, że warto poznać, żeby docenić wspaniałe rolę karmienia naturalnego. Mianowicie w trakcie karmienia zmienia się mleko. Ile w butelce mamy takie samo mleko od początku do końca tejże pojemności butelki. To w trakcie karmienia piersią zmienia się mleko dostosowując do potrzeb dziecka. Na początku karmienia jest prawie wszystko czyste, wodniste, słodkie. Po prostu tak, żeby zaspokoić pragnienie dziecka. Natomiast w trakcie wstania ono dęknie i zwiększając zawartość białka i tłuszczu, żeby pod koniec karmienia aż czterokrotnie wzrosła ta zawartość tego tłuszczu i białka, umożliwiając zaspokojenie głodu dziecka. Tak, to, że tak jak pani profesor mówi, to otwierają się nam oczy, bo można by zasugerować, że dziecko nie trzeba tak zmutarnić już tak te 9 miesięcy, a co więcej, można by pokarmić właśnie kobieta, matka mogłaby spędzać ten pokarm i później ojciec mógłby karmić to dziecko, ale to, jak słyszymy, nie jest to samo, bo organizm kobiety działa. No, to jak terminologię teologii moralnej, tak, w tym sensie wiemy, że spowiadać się okazuje się, że inne jest mleko z samego rana, dlatego że ono zawiera więcej laktozy, w środku dnia mleko ma więcej tłuszczu, a to mleko, które dziecko pije wieczorem, wysysa pierś mamy, to mleko ma więcej białka, a więc nawet w ciągu dnia ulega zmianie. Natomiast mleko w proszku, które kupimy, no rzeczywiście zupełnie bez zmian pozostaje przez cały dzień. Także badacze stwierdzili ostatecznie po tych analizach znaczenia mleka matki dla niemowlęcia, że mleko kobiece jest nie tylko najlepszym pożywieniem dla noworodka, ale doskonale zaspokaja potrzeby dziecka do końca pierwszego roku życia. I w tej sytuacji, chociażby ze względu na to stwierdzenie do pierwszego roku życia, widać, jak nieśmieszną byłaby ta decyzja odbierania matce dziecka, odbierania matce uroku na rzecz ojca, który nie jest w stanie karmić w sposób naturalny, choćby nie wie, jak to dziecko kochał. Druga sprawa jest to, o czym wspomniała pani doktor i poseł, kwestia predyspozycji związanych z płcią, kwestia różnych
jest także mózgu mężczyzny i kobiety i tych części, które odpowiadają za empatię, czyli za zdolność wczuwania się w potrzeby i troski. Rzeczywiście dany jest tam taki właśnie język komunikacji, możliwość rozumienia komunikacji. Matka, słysząc dźwięki, jakie wydaje dziecko, po jakimś czasie uczy się mowy dziecka i faktycznie odróżnia, czy ten płacz sygnalizuje, że dziecko jest głodne, czy ten płacz sygnalizuje, że go coś boi, czy ten płacz jest po prostu grymaszeniem, bo chce, żebyś mnie wzięła na ręce, czy ten płacz oznacza, że po prostu chce się pobawić, oczekuje zainteresowania. Dziecko nie umie zwerbalizować jeszcze swoich potrzeb, ale ono mówi do nas poprzez dźwięki. I matka ma łatwość słyszenia tych tonów, rozmaitych tonów w głosie dziecka, uczy się ich i jest w stanie wejść w tą łatwą komunikację. Myślę, że to jest dla mężczyzn trudniejsze, ale wszyscy mężczyźni, którzy nas oglądają, a są mężami czy narzeczonymi, no warto powiedzieć, że kobieta ma mocno wyostrzone ucho na dobre słowo, nawet na dźwięk. Chcemy słuchać komplementów, uprzejmości ze strony mężczyzn, także wyrażamy nam na sposób werbalny. I dla nas nie jest obojętnie nie tylko to, co mężczyzna mówi, ale jak mówi, jakiego tonu głosu używa, bo czasami może podać całkiem wydawałoby się obojętną treść, ale z taką intonacją, że ona sama nas nie ucieszy. No chociażby, może być stwierdzenie faktu, ale się dziś ubrała. Może być powiedzenie z entuzjazmem zapytań, ale się dziś ubrała. Albo krytycznie, ale się dziś ubrała. Różnica jest oczywista, jeżeli chodzi o naturalne karmienie. Ale chciałem jeszcze zapytać o to, czy w tym prawie, w tej dyrektywie, która jest proponowana, w tym równouprawnieniu między mężczyzną i kobietą, tym powrotem szybszym kobiety do aktywności zawodowej, jest miejsce na potrzeby rozwojowe dziecka. Bo pani jako psycholog, ale myślę, każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak się dziecko rozwija w łonie matki i jak później dynamicznie dziecko się rozwija, które przychodzi na świat, jak następuje kolejne fazy tego rozwoju. I teraz, gdy matki zabraknie w tej kolejnej fazie, bo to jest takie pierwsze odkarmienie do pierwszego roku bardzo istotne, jak to jest? Bo tutaj w ogóle nie ma mowy o dziecku, tylko z okazji obowiązków domowych, rodziny między kobietami a mężczyznami i realizacją równouprawnienia płci. Jakby weszła jest tego akurat... Chciałem powiedzieć, że były ostatnie badania robione i w Ameryce, i w Norwegii, że okazuje się, że dziecko powinno mieć do trzeciego roku życia w zasadzie zindywidualizowaną opiekę. No najlepiej matki. Dlatego, że dzieci oddawane do żłobka mają tak wysokie poziomy stresu, adrenaliny, noradrenaliny, że one po prostu powodują, że przewlecie wtedy, kiedy te dzieci psychicznie się rozwijają. I nawet okazuje się po powrocie dziecka do domu, ten poziom stresu się utrzymuje. Czyli te wszystkie tam w tych dyrektywach jest napisane, że matki właśnie powinni aktywnie do pracy, a zastąpić wysoko kwalifikowane żłobki czy wszystko, prawda? Tak samo dla mnie też było szokiem, jak jedna z psychologów napisała mi, dziecko bez matki, bez lęków separacyjnych. Może najlepiej, żeby było tyle godzin, ile ma lat. Czyli do pierwszego roku życia dziecko dobrze znosi jedną godzinę bez matki. Jeśli taką fikcyjną wersję, no to ta matka, tak jak było prawdopodobnie za czasów naszych babci, że ta matka chodziła z chustką i z dziecku na cały czas. To dziecko czuje się bezpiecznie, w każdej chwili może nakarmić, a nie tak jak tego. I te kobiety, które pójdą na 8 godzin do pracy, to oczywiście tak kobieta nie wróci od razu po pracy, bo jeszcze gdy robiła zakupy, bo mąż się opiekuje dzieckiem, mężowie bardzo chcą się opiekować.
To znaczy chcą tych urlopów, bo tam jest napisane, że są wyrobione badania, że mężowie chcą być większy mieć kontakt z rodziną, większą dni. Panie posłanko, bo może jest tak, że są już jakieś takie pola doświadczalne, co właśnie nie wiem, pan widzę. Żeby ono też zostało wypowiedziane, tak na antenie telewizji Trwam, jak i Radia Maria. Telefonujemy do studia telewizyjnego numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy Radia Maria z zagranicy 48 56 657 0014. Taka decyzja ponad 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Grajewie na Podlasiu. W życie małżeństwa i rodziny. Maja Borkowska, zapraszam. Dobrem dziecka Carlas Puigdemont odrzuca zawieszenie autonomii Katalonii. Nie zamierza też opuścić funkcji szefa regionalnego rządu. W przemówieniu telewizyjnym powiedział, że tylko demokratycznie wybrany parlament może zdecydować o zmianie gabinetu. Zwracając się do mieszkańców Katalonii, Carlas Puigdemont zapowiedział, że będzie kontynuował pracę nad wykształceniem regionu w niepodległą republikę. Tak jak my, jedząc po prostu wszystko talerza, a jeśli się będzie zastępować jej pokarm jakimkolwiek pokarmem sztucznym, będzie to dla niego ze szkodą. Ale jeszcze więcej, dziecko z mlekiem matki, jak mówi się niejednokrotnie, wysysa witaminę M. Dlatego, że butelkę z mlekiem można podać na wyciągnięcie ręki nawet przez szczebelki łóżeczka, żeby karmić w sposób naturalny.
wieczorem premier Mariano Rajoy usunął od władzy kierujący Katalonią i rozwiązał parlament. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Carles Puigdemont przemawiał na tle flag katalońskiej i Unii Europejskiej i flagi hiszpańskiej. Nie było. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Najbardziej narażone na gwałtowne zjawiska atmosferyczne są zachodnia i centralna część kraju. Przyczyną jest upływ niskiego ciśnienia i chłodny front atmosferyczny, który już dziś w nocy miał sobie schnąć. Ten układ baryczny spowoduje, że będzie miał silny, porywisty wiatr i spodziewamy się porywu wiatru do 100 km na godzinę, a nawet przejściowo właśnie w czasie przechodzenia frontu chłodnego do 110-115 km na godzinę, mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. Silnym porywom wiatru będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. IMGW wydało już ostrzeżenie w tej sprawie. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim, małopolskim. Po przejściu frontu w całym kraju zrobi się chłodniej. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni powyżej zera. Od środy synoptycy zapowiadają niewielkie ocieplenie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w kraje Wielkopolski do obwodnicy z 13 batalionu Lekkie Piechoty z Łomży. Dlaczego? Kto? Takie uroczystości są szalenie ważne. One pokazują, że wojsko jest częścią społeczeństwa. Wiceminister obrony narodowej Podworczyk był drugi czas, kiedy wojsko było zamknięte w garnizonach. Ta armia zamknięta za murami nie była postrzegana jako fragment lokalnej społeczności. Dzisiaj to się zmienia. To wojsko wychodzi do ludzi, zwłaszcza wojska obrony terytorialnej, ponieważ ich zadaniem w czasie pokoju to jest właśnie pomoc lokalnym społecznościom, pomoc w sytuacji kryzysu, zagrożenia, klęsk żywiołowych. Dla mnie są naprawdę wielka kolekcja patriotyzmu. Kiedyś chciałam się jako młody chłopak do wojska, niestety kazano mi się nakształcić, do tego przyjść. Także jestem już jako taką, można powiedzieć, w średnim wieku pan naprawdę jest przysięgą, że mogę założyć takie dosyć czegoś nauczyć, jako bardzo profesjonalny kadr. Przysięga wojskowa była zakończeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które przeszli żołnierze. Pełny proces szkolenia będzie trwał 3 lata. W holenderskim mieście Breda podpisano list intencyjny w sprawie budowy memoriału imienia generała Stanisława Maczka. W mieście obchodzone są uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy polskich.